Wartości prędkości skrewania i posuwu na jedno ostrze są podawane w tablicach sporządzonych przez producentów narzędzi. Tutaj możecie zobaczyć, jak wyglądają takie tablice. Na pierwszej z nich ukazana jest prędkość skrewania w metrach na minutę dla konkretnych narzędzi frezarskich. Druga tabela ukazuje wielkość posuwu na jedno ostrze freza. Aby wyznaczyć prędkość obrotową, należy skorzystać z zależności. Przejdźmy teraz do praktyki. Spróbujmy wyznaczyć prędkość obrotową, wiedząc, że materiał obrabiany to mosiądz, narzędzie frez walcowy Delta 16. Z tablicy odczytujemy. V równa się 30 do 50 metrów na minutę. Przyjmujemy V równa się 40 metrów na minutę. W zaokrągleniu N równa się 800 obrotów na minutę. Aby wyznaczyć posuw minutowy, należy skorzystać z zależności. F, T równa się F, Z, gwiazdka Z, gwiazdka N. Spróbujmy teraz wyznaczyć posuw minutowy. Wyznaczyć posuw minutowy, wiedząc, że materiał obrabiany to mosiądz, narzędzie frez walcowy 16 z dwoma ostrzami. Z tablicy odczytujemy posuw na jedno ostrze. F podkreślnik Z równa się 0,2 mm. Prędkość obrotowa została wyznaczona w poprzednim ciśnieniu i wynosi 800. FT równa się 0,2 gwiazdka 2 gwiazdka 800. FT równa się 320 mm na minutę. Teraz już wiesz, jak wykonywać obliczenia parametrów skrawania. Przejdź do kolejnych elementów kursu, aby dowiedzieć się więcej.